Agnieszka Kosowska, Duże sprawy w małych głowach, czyta Adrianna Wojtasińska. Nazywam się Ania i mam 11 lat. Mam dwóch starszych braci, Piotrka i Krzyśka, i młodszą siostrę Martynkę. Moja mama, Anita, jest nauczycielką matematyki, a tata pracuje w pizzerii. Mamy dwie papuszki, Maję i Teklę, dwa żółwie czerwonouche, Żwirka i Muchomorka, i kundelkę, który nazywa się Generał. O tak, w naszym domu nigdy nie jest cicho ani nudno. Szczególnie, kiedy jeszcze ja zaczynam ćwiczyć na pianinie. Ale tak jest fajnie. Nie ma nic gorszego od nudy. Bardzo lubię czytać blogi nastolatków, jeść czekoladę i słuchać muzyki. Muzyka to dla mnie coś bardzo wyjątkowego. Gdy już będę dorosła, chciałabym podróżować po całym świecie i grać koncerty w największych filharmoniach. Na razie uczę się gry na pianinie i gram podczas konkursów organizowanych w mojej szkole muzycznej. Nie widzę, ale żeby rozumieć muzykę, nie trzeba mieć zdrowych oczu. Denerwuje mnie, gdy ludzie mi współczują. Nie trzeba mi współczuć. Przecież jestem zdrowa. Nikt mi nie umarł, nic mnie nie boli. Mam rodziców, rodzeństwo i zwierzaki. Nie jestem gorsza od innych. Dlaczego więc ktoś mnie żałuje? Czy ktoś współczuje dzieciom leworęcznym albo ludziom niskim, bo są niscy? Albo wysokim, bo są wysocy? A okularnikom, bo noszą okulary? Nie. Mnie też nie trzeba. Czasem tylko potrzebuję pomocy, bo moje życie jest trochę trudniejsze przez to, że nie widzę. Ale zawsze trzeba mnie zapytać, zanim zaoferuje mi się pomoc. Tak jak innych ludzi. Czasem pomocy nie potrzebuję i wtedy mówię, że sama dam sobie radę. I nie trzeba się obrażać, że nie przyjęłam pomocy. Nie lubię, gdy ktoś zamiast mnie zapytać, od razu mnie dotyka. Bo wtedy po prostu łatwo mnie przestraszyć. Gdy nie wiem, gdzie iść, nie zawsze trzeba mnie prowadzić. Często wystarczy, żeby ktoś opisał mi drogę. I wcale nie trzeba do mnie mówić głośniej. Słyszę naprawdę dobrze. Ja po prostu nie widzę. Ale poza tym jestem całkiem zwyczajna. I zwyczajnie kłócę się z braćmi i siostrą. Najczęściej o porządek. Gdy się nie widzi, bardzo ważne jest, żeby wszystko leżało na swoim miejscu. Nie widzę od urodzenia. Gdy człowiek ma zdrowe oczy, to wiele spraw jest zupełnie oczywistych, bo można je zobaczyć. Ja nie widzę, gdy ktoś chce odejść po zakończonej rozmowie. Trzeba mi to jasno powiedzieć. Nie widzę też drzwi, które same się zamykają. Piotrek, mój kolega z klasy, opowiadał mi, że kiedyś wchodził na pocztę na swoim osiedlu. Drzwi były duże i ciężkie. Pewna pani przytrzymała je, ale gdy Piotrek już wchodził do budynku, puściła. Ponieważ Piotrek nie widział drzwi, uderzyły go mocno w głowę i w ramię. Nic złego mu się nie stało, ale jeszcze długo potem bał się sam chodzić na pocztę. Kiedyś moja koleżanka Dorota powiedziała, że głupia jej mówić do mnie do widzenia, bo ja nie widzę. Ale przecież jeśli dziecko jeździ na wózku, to i tak mówi, że chodzi do trzeciej klasy, a nie, że jeździ do trzeciej klasy. A jak ktoś nie słyszy, to i tak pyta się, cześć, co słychać? Można więc do mnie mówić całkiem zwyczajnie. Najważniejszą pomocą dla mnie jest alfabet Braille'a. Ludwik Braille wymyślił go 200 lat temu, a wszystko zaczęło się, gdy w wieku 5 lat miał wypadek i stracił wzrok. Rodzice bardzo chcieli go nauczyć czytać. Wbijali więc w deskę gwoździe tapicerskie. Wyglądają one jak duże pineski, tak, że tworzyły kształt liter. Dotykając wypukłych główek, Ludwik wyczuwał kształt liter palcami. Dawno temu czytanie nie było tak powszechną rzeczą jak dziś. Ludwik miał szczęście, że jego rodzice umieli czytać i mogli go sami nauczyć zupełnie inaczej niż robili to nauczyciele w szkole. Może dlatego, gdy był już dorosły, postanowił wymyślić specjalne pismo dla osób niewidomych. W alfabecie Braille'a są nawet specjalne znaki dla cyfr i nut. Dzięki temu uczę się grać z nut tak samo jak ludzie widzący. Moje palce są moimi oczami. Używanie alfabetu Braille'a ma dużą zaletę. Nie muszę chować przed braćmi i siostrą mojego pamiętnika, bo i tak nic nie przeczytają. Jeśli masz wścibskich braci albo ciekawską siostrę, wymyśl swój własny język, którego nikt nie zrozumie. Wtedy przechowasz nawet najbardziej tajemne zapiski na swoim biurku. Alfabet Braille'a sprawia, że życie osób niewidomych jest dużo łatwiejsze. Często gram z rodzeństwem Chińczyka i w karty, bo są oznaczone literami tłoczonymi w alfabecie Braille'a. W zegarku brajlowskim zaś otwieram szybkę i palcem odczytuję godzinę. Są też mówiące zegarki, termometry, a nawet mówiąca waga kuchenna. Lubię płatki z mlekiem. Każdy pojemnik jest oznaczony specjalnymi etykietami, a ja mam urządzenie, które potrafi odczytać napisy na etykietach. To urządzenie wygląda jak duży, gruby ołówek.
i nazywa się pen friend. Ta nazwa pochodzi z języka angielskiego. Pen oznacza długopis, a friend to przyjaciel. Dzięki temu zawsze bez problemu znajduję czekoladowe kulki do mleka. Nawet jeśli moi bracia bałaganiarze poprzestawiają pojemniki. Gdy chcę sobie nalać wody do szklanki, najpierw nakładam na jej brzeg specjalny czujnik. Leję wodę i gdy szklanka jest prawie pełna, odzywa się sygnał dźwiękowy. Moja koleżanka ze szkoły, Kasia, potrafi nalewać wodę bez użycia czujnika. Po prostu słucha uważnie, jaki dźwięk wydaje płyn nalewany do szklanki i wie, kiedy musi przestać. Po śniadaniu ubieram się do szkoły. Na szczęście zawsze wiem, jak się ubrać i na pewno nie ubiorę się w fioletową spódnicę w białe paski i żółtą bluzkę w zielone kółka. Pomaga mi w tym urządzenie o nazwie tester kolorów. Rozpoznaje ono nawet 400 kolorów. Do szkoły nie mam daleko, więc idę pieszo. Bardzo pomagają mi sygnały dźwiękowe przy przejściu dla pieszych. Czasem na powierzchni chodnika umieszczone są specjalne wypukłe kulki, dzięki którym wiem, że dalej nie mogę iść, bo zaczyna się jezdnia. Niestety nie ma ich za dużo. Bardzo pomagają mi także cyfry wytłoczone na klawiszach domofonów albo w windzie. Kiedy byłam z rodzicami na wakacje, w hotelu obok klamek naklejone były numery pokojów w alfabecie Braille'a. Fajnie, że osoby widzące pamiętają także o niewidzących. Poruszam się w mieście przy pomocy laski, ale są też tacy niewidomi, którzy mają psa przewodnika. Pamiętaj, aby nigdy nie głaskać takiego psa. Nie, nie ugryzie cię. On jest po prostu bardzo skupiony na swoim zadaniu i nie wolno go rozpraszać. Jak będę dorosła, też chciałabym mieć takiego psa. Nasz generał nie nadaje się na psa przewodnika. On ma w głowie tylko zabawę i psoty, a nie pracę. Laski są bardzo różne. Składane i nieskładane. Niektóre mają metalową końcówkę, a inne kółeczko, które kręci się i trekocze, gdy się idzie na spacer. Każdy wybiera sobie taką laskę, która jest dla niego najlepsza. Potrafię też sama zrobić zakupy. Idę do naszego sklepu na osiedlu. W sklepie pani Kasia podaje mi wszystkie produkty. Małe sklepiki są najlepsze. Gdy płacę, zawsze wiem, jaki pieniądz mam w dłoni. Na banknotach są specjalne znaki geometryczne, a monety sama wyczuwam palcami. Widzisz, nie jestem bezradna. Mogę robić prawie wszystko. Kiedy wracam ze szkoły, lubię czytać moje ulubione blogi. Mam własny komputer. Jest wyposażony w program odczytujący informacje z ekranu. Dzięki temu mogę korzystać z internetu i różnych programów komputerowych. Mój kolega z klasy Grześ ma komputer z monitorem brajlowskim. Monitor brajlowski nie wygląda jak monitor dla osób widzących, tylko raczej jak klawiatura. Ten monitor przetwarza tekst ekranu na tekst w alfabecie Braille'a. Jest to więc raczej monitor do czytania palcami, nie do oglądania. Niedawno czytałam w internecie o telefonach komórkowych dla osób niewidomych. Mogłabym mieć nawet taki mały, który ma tylko 6 klawiszy. Po jednym do rozpoczynania i kończenia rozmowy i 4 do zaprogramowania numerów rodziny lub znajomych. Są też takie skomplikowane telefony z całym alfabetem Braille'a, z których można wysyłać nawet SMS-y. Ale i tak najłatwiej jest wysyłać je jako wiadomości głosowe. Denerwuję się, gdy robię coś za wolno, bo nie widzę, a chciałabym zrobić to szybciej. Ale chociaż jestem niewidoma, jestem szczęśliwa. Mam rodziców, rodzeństwo, zwierzaki. Uczę się gry na pianinie i mam wielu przyjaciół. Najważniejsze jest, aby nie być samotnym, mieć przyjaciół, móc się z kimś śmiać, a jak trzeba, także z nim płakać. Nie boję się życia i przyszłości. Ważne jest tylko, żebyśmy wszyscy byli zdrowi.